główna droga handlowa łącząca południową i północną Europę, zwana też Via Antica, to liczący blisko 2000 km szlak bursztynowy. Prowadził od Adriatyku przez Panonię i rejony środkowego Dunaju, Morawy, Śląsk, Kujawy, Dolną Wisłę, rejon obecnego Pruszcza Gdańskiego, aż do brzegów Morza Bałtyckiego i dalej do Sambii. Dzięki badaniom archeologicznym jej przebieg został odtworzony w oparciu o liczne znaleziska skarbów rzymskich, monet i innych cennych przedmiotów pochodzących z terenów Imperium Rzymskiego. Wzdłuż szlaku powstawały miejsca postoju i zaopatrzenia dla licznych karawan, a także punkty wymiany handlowej, które z czasem zamieniały się w faktorie handlowe. Ostatnie oferowały możliwość wymiany towarów i gwarantowały stałe dostawy dóbr pożądanych przez handlarzy. Bezpieczeństwo zapewniała opieka miejscowej arystokracji plemiennej, czerpiącej z handlu największe zyski. Teren Pruszcza Gdańskiego i jego najbliższe okolice obfitują w sensacyjne odkrycia archeologiczne. Poświadczone są tutaj kontakty handlowe z odległymi rejonami południowej Europy już we wczesnej epoce brązu. Wieloletnie badania wykopaliskowe Muzeum Archeologicznego w Gdańsku dostarczyły na to licznych dowodów w postaci takich zabytków jak naczynia, ozdoby z brązu i srebra, groty oszczepów i kamienne toporki. Okres największego rozkwitu ośrodka w Pruszczu Gdańskim przypada na czasy pomiędzy schyłkiem III wieku przed naszą erą, a końcem V wieku naszej ery. I niewątpliwie jest związany z ogromną rolą w handlu bursztynem. Istotną rolę odegrały tu warunki topograficzne, jako że faktoria w Pruszczu znajdowała się wówczas nad płytkim jeziorem lagunowym utworzonym nad Bałtykiem, w miejscu dogodnym do funkcjonowania portu, połączonego z lądem kilkoma ważnymi szlakami drogowymi. Ten ogromny wówczas Zalew Wiślany sięgał na wschód aż po okolice Malborka i Elbląga, co stwarzało też możliwość wykorzystania transportu wodnego. Szlak bursztynowy rozdzielał się w tym miejscu w dwóch kierunkach. Jeden biegł wzdłuż zachodniego brzegu wspomnianego jeziora w kierunku do Oliwy, Sopotu i dalej do Zatoki Puckiej. Drugi natomiast prowadził w kierunku północno-wschodnim, poprzez Wysoczyznę Elbląską na Sambię, gdzie wówczas znajdowały się najbogatsze złoża bursztynu. W czasie silnych sztormów bursztyn wypłukany falami z sambijskiego klifu docierał aż do wybrzeży obecnej Zatoki Gdańskiej. Jak ogromne ilości tego surowca przechodziły przez faktorię w Pruszczu, może świadczyć znalezisko z Wrocławia, gdzie w celtyckim grodzie z I wieku przed naszą erą znaleziono aż 1,5 tony bursztynu. Tradycja pozyskiwania i obróbki bursztynu na południowych brzegach Bałtyku sięga epoki paleolitu. Najstarszy znany z Pomorza paciorek bursztynowy jest datowany na około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Z epoki mezolitu z kolei pochodzi bursztynowa figurka konika z Dobiegniewa. Liczne pracownie obróbki bursztynu znane są z terenu Żuław, gdzie ten drogocenny surowiec do dziś występuje na stosunkowo niewielkiej głębokości. Wiele bursztynowych ozdób znajdowanych jest w grobach, a bursztynowe kolczyki zdobią urny twarzowe z prochami zmarłych, pochodzące z wczesnej epoki żelaza. W okresie rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego na północ napływają luksusowe naczynia ceramiczne, szklane i metalowe, wino, drogocenne tkaniny, biżuteria oraz rzadko broń. W zamian na południe wędrują wyroby ze środkowej i północnej Europy. Żelazo, bursztyn, futra, miód, skóry, konie i niewolnicy. W czasach cesarza Nerona w I wieku naszej ery poświadczona jest wyprawa Ekwity, rzymskiego oficera, po bursztyn, która zaowocowała ogromną ilością tego surowca przywiezionego do Rzymu i nawiązaniem jeszcze intensywniejszych kontaktów handlowych tej części Barbaricum z terenami Imperium Rzymskiego.
Jak pisze Pliniusz Starszy, niedawno temu dowiedzieliśmy się, że 1000 mil od Carnuntum w Pannonii leży to wybrzeże, z którego sprowadzamy bursztyn. Ów rycerz rzymski żyje bowiem jeszcze, którego Julian, urządzający walki gladiatorów u cesarza Nerona, wysłał w tamte strony, żeby się o nich postarał. On to zwiedził targowiska i wybrzeża te i sprowadził taką masę, że sieci, które zasłaniają trybuny od dzikich zwierząt, zdobione były bursztynem. Broń zaś, przybory ofiarne i całe przyrządzenie na jeden dzień były wykładane bursztynem. Waga największej bryły wynosiła 13 funtów. Na wymianę handlową z barbarzyńcami, jak wówczas nazywano mieszkańców terenów położonych na północ od Dunaju, karawana zabierała przede wszystkim luksusowe towary oraz niezbędny do przeżycia na obcym terenie sprzęt obozowy. Legioniści obciążeni byli nie tylko uzbrojeniem, na które składały się pancerz oraz hełm, tarcza, stuntum, miecz, gladius oraz włócznia, pilum, ale także tobołkami z osobistym ekwipunkiem, jak naczynia, przybory kuchenne, derki i koce do spania. Żywność trzeba było kupować od tubylców lub zdobywać polowanie. Nie była to wyprawa łatwa. Sama długość trasy liczącej w zależności od wybranego wariantu drogi prawie 2000 km mogła przestraszyć największych śmiałków. Przez góry, lasy pełne dzikich zwierząt, zdradliwe bagna i mokradła, czy tereny wrogo nastawionych plemion, także tych, które oficjalnie deklarując przyjaźń, same wspierały napadających na karawany rabusiów. Na ogół wybierano się w tak daleką drogę konno, prowadząc dodatkowe wierzchowce jako zwierzęta juczne, na których transportowano towary. Pozwalało to pokonywać nawet po bezdrożach dystans do 40 km dziennie. Jednak w przypadku, gdy w grę wchodziły naprawdę duże i cenne ładunki, używano wozów konnych chronionych płachtami przed deszczem i słońcem, co spowalniało tempo marszu do około 20 km dziennie. Wozy były eskortowane przez maszerującą obok nich piechotę. Po 2 miesiącach trudnej i niebezpiecznej wędrówki następował wielki dzień, kiedy docierano do morskiego brzegu. W faktorii handlowej na karawanę czekały wygodne posłania w solidnych domostwach oraz liczne dobra zebrane z całej okolicy, w tym oczywiście drogocenny i pożądany wówczas bursztyn. W zamian przybysze zostawiali piękne naczynia szklane, ceramiczne i brązowe, monety i biżuterię, ozdoby stroju i tkaniny.
kilkudniowych targach kosze, beczki i worki przybyszów napełniły się drogocennym bursztynem. Zadowoleni mieszkańcy faktorii sycili swoje oczy luksusowymi wyrobami, które często przechowywane były w ich rodzinach przez wiele pokoleń, zanim ostatecznie stały się wyposażeniem grobowym, oddanym zmarłym na ich ostatnią wędrówkę w zaświaty. Powrót na tereny Cesarstwa Rzymskiego był równie trudny i niebezpieczny. Dodatkowo wszystkie napotykane po drodze plemiona dokładnie wiedziały, jak cenna może być zawartość wiezionych przez karawanę ładunków. Napadającym karawanę barbarzyńcom w wyznaczaniu celów dla łuczników pomagał fakt, że oficerowie nosili dobrze widoczne w gęstym lesie czerwone płaszcze. Jednakże doskonale wyszkoleni legioniści w chwili ataku wroga uwalniali się od zbędnego ekwipunku, broniąc zarówno dowódcy, jak i cennego ładunku. Pomimo licznych niebezpieczeństw, wyprawa ekwity rzymskiego z czasów Nerona szczęśliwie dowiozła swoje zdobycze. Podobno wystrój miejsca igrzysk siatkami zdobionymi bursztynem oszołomił przepychem mieszkańców Rzymu. A zapotrzebowanie południowej Europy na złoto północy, jak nazywano bursztyn, od tego czasu niezmiernie wzrosło. Schyłek znaczenia pruszczańskiego ośrodka zbiega się w czasie z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego oraz ze znaczącymi zmianami w topografii terenu, kiedy brzeg zmniejszającej się zatoki odsuwa się od faktorii o kilka kilometrów. Jednak świetność faktorii w Pruszczu Gdańskim do dziś zapisana jest w gęstości osadnictwa i bogactwie wyposażenia grobów z okresu wpływów rzymskich, które są nadal licznie znajdowane przez archeologów na całym obszarze tego miasta.